No i się zaczyna taki klimat. Założyłem swoją niebieską bluzę. No i nawet trochę ją posmarowałem, ale to nic nie szkodzi. Jakiś czas temu dostałem wiadomość odnośnie tego, jak poradzić sobie z problemem palenia marihuany. No i nawet przez Krótką chwilę zastanawiałem się, czy czasami nie nagrać tego materiału przed kamerą, zaraz przy mojej biblioteczce, wiecie, w formie QA, ale tak zdaję sobie sprawę, że nie, że to jest temat, który chcę przedstawić tutaj, na tej kanapie, w formie rozmów z kanapy face-to-face, -face, bo to jest temat bardzo bliski mojemu sercu. Chcę, abyście wiedzieli, że w tym wideo będę starał się być jak najbardziej tylko potrafię obiektywnym w tej kwestii, bo nie chcę się stawiać, e, zarówno po stronie zwolennika palenia marihuany, jak i przeciwnika palenia marihuany, bo sądzę, że prawda jest po środku. Prawda jest po środku dla, do, do odkrycia dla każdego z Was, z nas, dla mnie. Jak zwał? Tak, zwał. Mam na myśli nas wszystkich jako jedną wielką, wspólną rodzinę, zwaną ludzie. Tak, jesteśmy ludźmi, więc mówmy po ludzku. Palenie marihuany. Jak dobrze wiecie, w swoim życiu zderzyłem się z ogromnym problemem z poczuciem własnej wartości. Miałem ogromny problem z poczuciem własnej wartości. E, szczególnie w okresie mojej młodości, no i w chwili mojego dojrzewania, gdy e, postanowiłem, że zrzucę całą swoją nadwagę, no i schudnę. To gdzieś to gdzieś ten problem nadal siedział z tyłu mojej głowy. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich moich materiałów, jak wyglądało moje życie, dlaczego schudłem, dlaczego mam stymulator serca i o mojej podróży duchowej, to serdecznie zachęcam, bo to wideo jak zwykle będzie kontynuacją mojej duchowej podróży. Tak, palenie marihuany był taki moment w moim życiu, miałem dokładnie 18 lat, no bo. Ze względu na to, że przez całe swoje życie byłem grzeczny, więc eksplorację tego, co w społeczeństwie nazywamy jako niegrzeczne, zacząłem dosyć późno, mając 18 lat. No, w porównaniu do moich młodszych kumpli i znajomych, którzy temat palenia trawki i marihuany miały, mieli już za sobą, gdy byliśmy w gimnazjum, gdy mieliśmy 13-14 lat, no ja dosyć późno zacząłem przygodę z testowaniem tego typu substancji. No, i tak akurat wyszło, że pierwszy raz spróbowałem marihuany w chwili, gdy miałem już skończone 18 lat, no i tak postanowiłem, że przetestuję. Tak wam się pochwalę, że pierwszy raz paliłem marihuanę z Aleksem, i to ja w gruncie rzeczy go do tego namówiłem. E, mimo, że to ja byłem zawsze ten najgrzeczniejszy, tak, no ja go do tego namówiłem i tak jakoś po prostu weszło. Z racji tego, że ja już miałem wtedy 18 lat. I byłem taki szczupły, byłem strasznie wychudzony. E, no to tak akurat jakoś to wyszło, że marihuana pojawiła się w moim życiu w okresie, gdy miałem problemy z postrzeganiem samego siebie, miałem problemy z nadmierną samokontrolą, no i tym, że cały czas liczyłem kalorie, no i miałem pewnego rodzaju paranoję na punkcie odżywiania. A że marihuana działa troszeczkę pobudzająco, jeżeli chodzi na apetyt, to. Nie, nie zgadliście, Marihuana wcale nie pomogła mi z moimi zaburzeniami odżywiania. Marihuana dodatkowo spotęgowała mój problem z zaburzeniami, z zaburzeniami odżywiania. Ja miałem zrobić tutaj wykład odnośnie tego, dlaczego nie warto palić marihuany i jakie problemy się z tym wiążą. No i jak zwykle no, muszę się odwołać swojego, do swojego przykładu. No, bo tak, marihuana miała duży wpływ na mnie w moim życiu i w dużej mierze yy, ukształtowała mój światopogląd. No i musicie po prostu wiedzieć, że to był taki epizod w moim życiu, który ukształtował mnie na taką osobę, którą jestem. Tak, palenie marihuany w moim życiu spowodowało, że zacząłem. Pogarszać swoją sytuację odnośnie zaburzeń odżywiania. Marihuana wzmacnia apetyt, no i u mnie działała na takiej zasadzie, że potrafiłem głodzić się przez cały tydzień, by pod koniec tygodnia zapalić marihuanę, najeść się śmieciowego jedzenia pod sam korek, czyli wypełnić się ogromną ilością jedzenia, przez co wywoływałem później wymioty, żeby po prostu opróżnić ten żołądek, żeby. Przestać odczuwać to poczucie obfitości, no i pozbyć się tego, te, tego poczucia, z tych wyrzutów sumienia, jakie miałem od tego nadmiaru jedzenia. No bo u mnie akurat było tak, że no jak się przez cały czas odchudzało i wyglądało się jak chudy patyk, no to jak już się człowiek wyjałowił z jedzenia, no i najadłem samego siebie na maksa, no to czułem nie dość, że wyrzuty sumienia to jeszcze wstręt do siebie, no i trzeba było to jakoś zwymiotować. I to jeszcze, wiecie, tak nawarstwiało ten problem z brakiem akceptacji samego siebie i jeszcze dodatkowo zaniżało moje poczucie własnej wartości. Więc wyobraźcie sobie, że wpakowałem się w taki kilkupoziomowy problem, bo nie dość, że byłem wychudzony, miałem problem z postrzeganiem samego siebie, miałem strasznie jeszcze zaniżone poczucie własnej wartości, które spróbowałem jakoś podbudować, to jeszcze zacząłem palić marihuanę która wcale mi z niczym nie pomogła, bo nie naprawiła mojego apetytu, ani nie sprawiła, że nagle zacząłem się, nie wiem, relaksować w swoim życiu, tylko sprawiła, że jeszcze bardziej zacząłem odczuwać lęk, niepokój i frustrację odnośnie to, jaką byłem osobą. E Marihuana pojawiała się coraz częściej. To był taki okres, że akurat skończyłem technikum i był taki okres długiej pauzy pomiędzy technikum a studiami. Tak się akurat składa, że szkołę średnią kończy się w marcu, marzec, kwiecień, w maju, jakoś tak, a studia zaczynają się dopiero w październiku. Jest taki duży blok czasu wolnego. No i cały ten blok czasu wolnego spędziłem na ćwiczeniu na siłowni budowaniu swojej własnej sylwetki no i yy, no, nie ukrywając, uzależniłem się od palenia marihuany, z tym, że no, ja to palenie marihuany połączyłem z tym, że aby ulżyć sobie z tą głodówką, jaką stosowałem, to po prostu pod koniec tygodnia kupowałem marihuanę, wszedłem zapalić tą marihuanę, kupowałem drodzy do śmieciowego jedzenia, no i wszystko i tak lądowało w toalecie. Tak. Nabawiłem się po prostu bulimi, takiej ukrytej bulimi, bo muszę Wam przyznać w tej chwili, że jak to mówię do kamery, to nikt tak naprawdę o tym nie wie i nigdy się nie dowiedział poza mną i poza Wami, jak to w tej chwili mówię. Nikt nigdy się o tym nie dowiedział. Tak, no, tak jak powiedziałem, no, to nie był fajny okres w moim życiu. Mógłbym powiedzieć, że to był taki okres, tak, gdy zacząłem swoje duchowe poszukiwania, gdy zacząłem poszukiwać samego siebie, ale nie do końca wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o problem palenia marihuany, tak jak powiedziałem wcześniej, nie próbujcie szufladkować samych siebie lub mnie samego, po którejkolwiek ze stron, tego że ktokolwiek jest wielkim zwolennikiem palenia marihuany albo przeciwnikiem palenia marihuany. Bo jeżeli chodzi o problem z paleniem marihuaną, e, z paleniem marihuany, jeżeli ktoś z Was ma problem, to to jest kompleks. To to jest kompleks, to jest złożona struktura, która składa się z wielu czynników e, i nie warto wpakowywać kogokolwiek, e, jakąkolwiek osobę, która ma problem z palenie marihuany jako od razu, że ta osoba jest ćpunem. Nie róbcie tego w swoim życiu. Jeżeli nawet nie palicie marihuany, nigdy jej nie dotykaliście w swoim życiu, jeżeli jesteście, wielkim, jeżeli jesteście wielkimi przeciwnikami tego typu używek, to nawet jeżeli kiedykolwiek przyjdzie wam na myśl nazwać kogokolwiek ćpunem, to wybijcie to sobie z głowy. Bo to jest taka dosyć powierzchowna etykietka, ale powiem Wam zaraz, dlaczego tak to wygląda i nawet spróbuję zdefiniować to, czym jest dla mnie, panie. Także zostancie tutaj z tym nagraniem, bo będziemy schodzić coraz głębiej, tak? Będziemy schodzić coraz głębiej. Tak, przygotowałem sobie małą, delikatną ściągę, bo chciałem, żeby to wideo było dosyć treściwe i solidne w wiedzę, żebyście mieli duży obraz zrozumienia tego problemu. Bo to, że ja miałem problem z zaburzeniami odżywia odżywiania, to nie jest do końca tylko i wyłącznie mój własny problem, bo z własnych obserwacji zauważyłem, że wielu ludzi ma z tym problem, tylko że ten dodatkowy problem. Ten dodatkowy problem, tak, ten dodatek do palenia marihuany, tak jak u mnie objawił się poprzez zaburzenia odżywiania, u niektórych innych ludzi może pojawić się w inny sposób, w inny subtelny sposób, no bo społecznie staramy się tuszować nasze problemy i, no nie ukrywając, robimy to tak, nie jesteśmy szczerzy, nie jesteśmy uczciwi wobec samych siebie a co dopiero wobec innych ludzi, a to dopiero uświadamiamy sobie po jakimś czasie, w chwili, gdy przebudzimy się z tego problemu, jaki mieliśmy i zdamy sobie sprawę, kurczę, faktycznie miałem problem. Także tak, yy, główne problemy palenia marihuany. Jakie są główne problemy palenia marihuany? Ja na chwilę pominę te dodatkowe, pozytywne aspekty palenia, skupię się na razie na tych negatywnych, yy, bo tych pozytywnych też jest dosyć sporo, ale to nie jest tak ważne, jeżeli spojrzymy na, ten, na palenie marihuany w kontekście problematycznym, tak. Jeżeli jesteś osobą podatną na izolowanie siebie, masz problemy z akceptacją oraz zamykasz samego siebie, to palenie marihuany na pewno nie jest dla ciebie. Jeżeli masz problem z nadmiernym myśleniem, z poczuciem winy, z natłokiem tego typu aspektów psychologicznych, to jak zapalisz trawę. To uwierz mi, to się spotęguje tysiąckrotnie. To nie jest tak, że o jak mówią nieraz znają mi, tak? Choć zapalisz sobie trawkę, to się wychillujesz, to wyluzujesz, to się zrelaksujesz, to odpuścisz sobie. Nie, to nie jest tak. Jak masz problem psychologiczny w swojej głowie, tak zapalisz trawkę, to on się jeszcze bardziej spotęguje. Kolejnym problemem palenia mari ma marihuany jest lęk. Poczucie lęku, odrealnienie oraz pomieszanie. Jeżeli jesteś częstym konsumentem palenia marihuany no to albo przyznałeś się bardzo głęboko przed sobą, że momentami masz zadatki do odrealniania albo po prostu bardzo fajnie to ukrywasz przed sobą i ja doskonale wiem o tym, bo ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi kiedyś nawet mieliśmy taką głęboką, szczerą konwersację na temat tego jakiego typu objawy oni mają od palenia marihuany. I wiecie, to są tacy znajomi moi bliscy. No i byliśmy szczerzy przed sobą i to są w gruncie rzeczy zwolennicy palenia marihuany, ale jak zaczęliśmy rozmawiać szczerze i otwarcie, to okazało się, że wcale tak nie jest, że w gruncie rzeczy e, są pewnego rodzaju motywy, które skłaniają nas ku paleniu marihuany i to jest to, na czym chciałem się skupić. Czy jesteś... Naprawdę szczery, uczciwy i otwarty wobec samego siebie, aby sprawdzić i zakwestionować Twoje własne motywy palenia, palenia marihuany. No bo ja wiem, że marihuana chilluje, no bo chilluje, w gruncie rzeczy chilluje, wylozowuje, sprawia, że możemy po prostu wychillować, ale to ma również swój cień, to ma ten drugi aspekt. I oczywiście nadmiar palenia marihuany szkodzi, tak? Mogę powiedzieć, że to nawet, yy, wiecie, że jak ktoś ma silną psychikę, to sobie poradzi z paleniem marihuany. No i to jest ta częsta również gadanka i śpiewka ludzi, którzy palą marihuany. Ale jak spojrzysz na to z perspektywy czasu i zadasz sobie pytanie, czym jest prawda w kontekście tego, jak ja podchodzę do palenia, to może okazać się, że jest trochę inaczej. Kolejnym problemem i tym aspektem, który ma wpływ na palenie marihuany, jest Twoje towarzystwo. Możesz palić marihuanę, bo inni palą, bo nawet nie wiesz, dlaczego Ty chcesz palić, bo, bo czujesz, że brakuje Ci akceptacji, jak Ty nie zapalisz, bo inni palą, ale w gruncie rzeczy jest to sprzeczne z Twoimi wartościami i wychodzi na to, że jesteś skłonny bardziej do tego, aby poddać się namowom i opinii ludzi i towarzystwa wokół siebie, a odrzucasz wartości swoje własne. I to jest również to, co sprawia, że w gruncie rzeczy to czpanie, tak, nałogowe czpanie zaniża poczucie własnej wartości. I nie jest to wynikiem tego, że coś jest złego w paleniu marihuany, tylko czasami namowa towarzystwa jest silniejsza od naszych własnych głębokich, największych wartości. I to jest akurat problem, który, w który wdałem się dalej paląc marihuanę. Także fili, gdy masz z tym problem, nawet nie uświadamiasz sobie, że masz z tym problem, tylko szukasz sobie towarzystwa, które pali marihuanę, żeby poczuć się bardziej akceptowalnym, no i coś tak zaczyna zapę napędzać. E, tak jak wspomniałem wcześniej, zaniżanie poczucia własnej wartości. E, palenie marihuany tak, obniża poczucie własnej wartości. I to, tak jak e, wspomniałem wcześniej, e, musicie popatrzeć na to troszeczkę obiektywnie, bo z jednej strony paląc marihuanę, Możesz być ogarnięty w życiu. Możesz być ogarniętym człowiekiem w życiu. Możesz mieć pracę, rodzinę, odnieść nawet sukces, nie mieć problemów z lękiem, z tym i tamtym. Ale w gruncie rzeczy to i tak ma na ciebie wpływ. Na jakim poziomie? Na jak głębokim poziomie? Czy potrafisz sobie z tym poradzić? Czy może oszukujesz samego siebie? To zostawiam dla ciebie do Twojej własnej kontemplacji. Nie chcę nikomu niczego narzucać. Ale jeżeli palisz marihuanę i masz z tym problem, to na pewno zauważyłeś w sobie, że ona zaniża poczucie Twojej własnej wartości. W jaki sposób palisz, odrealniasz siebie, masz problemy z koncentracją, o czym w sumie wspomniałem za, yy, tutaj niżej i w ten sposób olewasz niektóre aspekty swojego życia, na które chciałbyś zwrócić swoją uwagę, no i w ten sposób zabierasz sobie energię. Kolejny problem, i w sumie to nawet nie mógłbym nie chcę definiować tego jako problem, ale to jest coś, co warto na co zwrócić uwagę, że palenie marihuany jest wynikiem nieświadomego, nieświadomego poszukiwania doświadczeń duchowych. Możesz palić marihuanę dlatego, bo brakuje ci po prostu kontaktu ze świadomością samego siebie, brakuje ci kontaktu z wyższą jaźnią, brakuje ci kontaktu z obecnością, brakuje ci kontaktu z życiem tu i teraz. No bo medytacja, nie medytacja, palenie marihuany w pewien sposób potrafi rozpuścić ego, tak? Daje wrażenie tego odrealnienia, jak ktoś Ogarnie, o co w tym wszystkim chodzi, to tak, może pogłębić doświadczenie mistyczne i może pogłębić uczucie duchowej jedności, ale tylko i wyłącznie u osoby, która wie, po co to robi, wie, jak to robić i wie, jak tym zarządzać, ale u osoby, która nie ma o tym zielonego pojęcia, no może to spowodować ten problem. Jak wspomniałem wcześniej, ja miałem problem z paleniem marihuany. Z kilku powodów. Po pierwsze, miałem zaniżone poczucie własnej wartości i w pewien sposób chciałem odnaleźć siebie tak, przez to palenie po drugie zdałem sobie sprawę, że no, w pewien sposób fajnie sobie zapalić najściej śmieciowego żarcia, ale potem jest to, ten motyw pójścia do toalety, no i po jakimś czasie dopiero zdaję sobie sprawę, że mam z tym problem no bo na początku nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy problem, co nie? A jakie jest spalenie papierosów? Na początku palimy tego jednego, a dopiero po kilku latach, gdy palimy nałogową paczkę dziennie, zdajemy sobie sprawę, że mamy problem jakby człowiek miał świadomość tego, że ma problem od razu, no to prawdopodobnie nigdy nie wyrządzałby sobie krzywdy prawda? Oczywiście, że tak. Kolejny problem palenia marihuany strata pieniędzy, idzie na to bardzo dużo pieniędzy, no jeżeli jesteś człowiekiem bogatym o zasobnym portfelu, to nawet tego nie poczujesz, ale jeżeli gdzieś tam, yy, wiadomo, no nie do końca wiążesz koniec z końcem, no to palenie marihuany kosztuje, to jest dosyć droga używka. Jest też taka sprawa, że jak yy, Jesteś uzależniony od marihuany, to czy chcesz, czy nie chcesz, i tak znajdziesz na to pieniądze. No w sumie, czy chcesz, czy nie chcesz, no na pewno chcesz tego, ale nawet jak nie masz pieniędzy, to i tak znajdziesz na to pieniądze. To jest jak z każdym innym uzależnieniem. No, spirala długów czy innych problemów, no ja nie chcę o tym wspominać, ale trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Zwiększona naiwność oraz podatność na manipulacje Tutaj nie u każdego i nie u wszystkich Ale nie zawsze twój najbliższy dealer, tak? Nie, nie zawsze twój dealer i twoje towarzystwo Z którym... Towarzystwo, z którym konsumujesz marihuanę Nie zawsze wszyscy są twoimi przyjaciółmi Jest taki problem racjonalizacji, że jak się pali marihuanę Jest się od czegoś uzależnionym No to chcą sobie to jakoś wytłumaczyć, tak? Zaprzyjaźniamy się z nieodpowiednim towarzystwem, no, jesteśmy tacy naiwni, podatni na manipulacje i wpływ. Doświadczyłem tego i wiem, że to nie jest fajne, także no, warto jest mieć to na uwadze. Niezdolność do urzeczywistnienia własnych planów, celów i wizji. Marihuana w pewien sposób zaburza koncentrację i kognitywne rozumienie rzeczywistości czyli myślowe rozumienie rzeczywistości sprawia, że w pewien sposób ciężko jest rozumieć mechanikę i prostotę rzeczywistości. A nawet jak już się ją rozumie, to w pewien sposób odrealnia umysł, od człowieka. Tak jakby poprzez palenie marihuany można Oddzielić y, swój umysł od ciała, tylko że to nie jest takie duchowe oddzielenie zdrowe dla nas, tylko to powoduje po prostu brak integralności samym sobą. Tak, jakbyś myślał o czym innym, a robisz dokładnie co innego. Oczywiście to może być też wynikiem y, nieumiejętności do samodyscypliny i samokontroli, ale to jak zwykle wszystko łączy się w jedno. Problemy z koncentracją, o których mówiłem wcześniej. Bierność, lenistwo, apatia oraz Anhedonia. Z jednej strony, paląc marihuanę, można poczuć chill i ulgę, ale jak się uzależnisz, no co masz problemy z biernością, lenistwem, apatią i Anhedonią, po prostu nie masz ochoty do tego, aby żyć, tak? Eee, dokładnie. No i w skrajnym wypadku może pojawić się. Zwiększona podatność do nihilizmu, czyli dołowania samego siebie, braku poczucia celu w życiu, depresji i negatywnych myśli. No, mówię, marihuana to jest taki obszerny temat, no i w najgorszym wypadku to jest po prostu takie zjeżdżanie w dół. E, tak jak wspomniałem wcześniej, rozregulowany apetyt i łaknienie, podatność na zaburzenia odżywiania, to jest coś, co ja doświadczyłem osobiście, ale znam ludzi, którzy również tego doświadczyli i mają z tym problem. Oraz problemy z samokontrolą. Marihuana w pewien sposób działa na receptory dopaminy, tak? I w pewien sposób daje takie poczucie szczęścia. THC daje poczucie szczęścia. No i to jest w pewnego rodzaju chemiczna, natychmiastowa gratyfikacja, no bo sprawiasz sobie od razu szczęście. Nie musisz zapracować, no to szczęście sprawiasz sobie od razu. I tak, na chwilę odłożę tą listę. Ja wiem, że wyraziłem się tutaj w sposób negatywny. Na pewno znajdzie się spora ilość osób, które. Ma, znajdą drugą taką listę tylko pozytywnych aspektów palenia marihuany. Ja wiem, że w naszym społeczeństwie nie jest ona do końca akceptowalną używką i nie każdy jest jeszcze taki komfortowy i obecny z marihuaną. Osobiście sądzę, że gdyby była legalna, tak, gdyby marihuana była legalna, to na pewno zajęłaby swoje miejsce w świecie i no, nie każdy musiałby od razu mieć z nią problemy. Ja tutaj chcę pokazać taką szczyptę obiektywności, że to nie jest tak do końca, że z, jedną, z jednej strony od razu się uzależniasz, albo z drugiej strony od razu, tak, to jest super używka. Chcę wam pokazać, że ta substancja ma wpływ na nas, ma wpływ na ciebie. Jeżeli palisz marihuanę, to ona ma na ciebie wpływ i nie uciekniesz od tego wpływu. Nieważne, czy ty sobie powiesz, że ona, marihuana, ma wpływ pozytywny na ciebie, czy negatywny. Ma obydwie konsekwencje naraz. Marihuana na pewno, tak? Jeżeli miałbym tak na szybko wyjaśnić te pozytywne skutki palenia marihuany, e, pozytywny wpływ palenia marihuany, to na pewno marihuana łączy ludzi, tak? Łączy ludzi, zjednuje ludzi. E, no, ludzie, którzy palą marihuanę, no, zazwyczaj są bardziej tacy wychillowani, spokojni, e, nie mają jakichś nadmiernych ambicji czy celów. No, i w pewien sposób, no tak, łączy ludzi, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, jeżeli będziesz przesadzał, no to masz brak poczucia celu, brak integralności i brak zdolności do samokontroli w pakiecie. Na pewno marihuana y, rozleniwia ciało, na pewno można dzięki paleniu po prostu wyluzować, na pewno można wycilować, na pewno w pewien sposób można y, spróbować wpływać poprzez palenie marihuany na swój własny apetyt, no ale ja osobiście z własnego doświadczenia nabawiłem się tylko przez to zaburzenie odżywiania i wcale pozytywnie bym na to nie wpadł, nie? Ale jakby ktoś zbudował jakąś wiecie, przebadaną klinicznie, przebadaną klinicznie jakąś klinikę, tak? Gdzie wsadzilibyśmy ludzi z anoreksją i leczyli ich poprzez marihuanę może to zadziałać, tak? Ale może też nie do końca. Przede wszystkim palenie marihuany wykorzystywane jest też przy nowotworach, tak? E, sprawiają, że ludzie, którzy mają e, poważne schorzenia i problemy z apetytem po zapaleniu trawki, czy to z waporyzatora e, nawet nie trzeba palić, po prostu wdychasz czysty dym, to, to wiecie, to nie jest żaden problem. Po prostu e, marihuana poprawia ich apetyt, no i rozwesela ich życie tak sprawia, że mogą być szczęśliwsi. E, e. Tak, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o pozytywny wpływ marihuany. Na pewno, jeżeli ty osobiście palisz marihuanę, to wymienisz listę dużo większą pozytywnych aspektów palenia. Możesz napisać ją na dole. Spróbujmy być po prostu obiektywni, nie? E, tak. Rozwiązanie. Jakie jest rozwiązanie na palenie marihuany? Czy ja mogę rozwiązać ten problem? No zdefiniowałem, że to jest problem z mojego punktu widzenia, bo miałem z tym problem, więc e, tak, teraz jestem czysto subiektywny. E, chcąc być obiektywny, trzeba być subiektywnym, bo jedno jest tym samym, jedno i drugie jest tym samym, więc bawmy się w naszą iluzję, e, pobawmy się, tak. E, Przede wszystkim musimy oddzielić to, że możesz mieć świadomy wybór. Możesz być świadomy tego, że wybierasz palenie marihuany i chcesz ją zapalić, i to jest Twój wybór z nieprzymuszonej woli, bo masz na to ochotę, bo jesteś ze znajomymi, których kochasz i wszyscy macie podobne wartości i ogarnacie swoje życie i nie macie z tym problemu. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Ale z drugiej strony, możesz. Yy, Automatycznie konsumować marihuanę, mieć w liście kontaktów yy, w telefonie. Wszystkich dealerów ze swojego miasta, i pierwsze co robisz, wracając z pracy z uczelni, wybierasz numer telefonu i dzwonisz do dealera, myślisz, że się z nim przyjaźnisz, a tak naprawdę racjonalizujesz sobie to co robisz. Dostajesz, wiesz, promocję, zapalnie trawki, bo taniej jest kupić piątkę niż jednego. No i, no i tak, no i palisz, 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 palisz i nawet nie masz nad tym kontroli, robisz to automatycznie. No i masz całą listę negatywnych aspektów, padasz w złe towarzystwo, zaniżasz swoje własne poczucie własnej wartości i nie dostrzegasz tego głębszego problemu, jaki kryje się w paleniu marihuany. Proszę, mam nadzieję, że jestem obiektywny, po której stronie wy się opowiadacie, a to zostawiam dla Was, może jesteś osobą, która w ogóle nie pali marihuany i nigdy nie próbowała. Warto spróbować. Kurczę, nie chcę być tą osobą, która namawia do palenia marihuany. Sam zdecyduj. Mam nadzieję, że jesteś ogarnięty. Sam sobie zdecyduj. Tak. W jaki sposób rozwiązać problem? Tak, jak już zdefiniowałem problem, więc rozwiążmy problem. W jaki sposób ja sobie poradziłem z paleniem marihuany? No i przy okazji z zaburzeniami odżywiania. Przede wszystkim, ja w swoim życiu zdałem sobie sprawę, że to jest jeden i ten sam problem. To jest pewnego rodzaju kompleks, z którym muszę zdarzyć się osobiście. I ja wziąłem stuprocentową odpowiedzialność za to, że tak jak zacząłem palić marihuanę i mam problem z odżywianiem, tak mogę to zawsze naprawić. Zacząłem budować w sobie fundamenty samorozwoju, no i to była również pewnego rodzaju, to był również pewnego rodzaju początek moich duchowych poszukiwań, no bo ja zacząłem od głodówki, potem pojawiła się ta marihuana i trening siłowy ale gdy pojawiła się e, pojawiała się ta marihuana i te problemy z zaburzeniami odżywiania no to postanowiłem, że jakoś muszę sobie z tym poradzić e, także tak, no tak zrobiłem e, i zdaję sobie sprawę, że przede wszystkim tutaj najważniejsze jest skierowanie uwagi do samego siebie do centrum samego siebie Próba poszukiwania gratyfikacji i rozwiązań swoich problemów na zewnątrz siebie nie do końca jest optymalna. Dużo lepiej jest skierować swoją uwagę do środka siebie. Przede wszystkim zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, zaburzenia, wiecie. Postrzegania samego siebie, czy problemy z poczuciem własnej wartości, to jest coś, z czym zostajemy uwarunkowani przez szkołę, przez naszą rodzinę, to jest coś, co sobie wkręcamy do głowy i z tym należy sobie poradzić osobno. Ja zrobiłem tak, że zdałem sobie sprawę z tego, że tak jak bardzo na co dzień, tak, chcę palić tą marihuanę, to może zacznę robić coś innego. Yy, zauważyłem, że w chwili, gdy stawiam sobie ograniczenie i mówię do siebie, hej, to już przestań palić marihuanę, będzie dobrze i tak skupiam się, żeby nie palić, nie palić, nie palić, to palę jeszcze więcej, więc zamiast skupiać się na tym, że nie chcę palić, stwierdziłem, że hej Damian, może zacznij uprawiać jogę, może, może zacznij nagrywać filmy na YouTube, może zacznij czytać książki, może poszukać sobie nowych znajomych, może poszukaj sobie nowego towarzystwa, Skup się na tym, co Ty chcesz robić zamiast palenia marihuany, no bo w gruncie rzeczy to jest kwestia tylko i wyłącznie naszych motywacji i wartości. Więc palenie marihuany to był też taki problem i takie złapanie w swojej głowie i zdanie sobie sprawy, że ja po prostu źle zdefiniowałem to, czego ja w życiu chcę. I warto byłoby zakwestionować to, co robię, aby zmienić swoją własną motywację. I w chwili, gdy zmieniłem swoją własną motywację, mój problem przestał mnie do końca dotykać. Ale od czasu do czasu również zdarzało mi się palić marihuanę, bo to trwało tak na przestrzeni roku, dwóch lat. I tam powiedzmy najeść tego śmieciowego jedzenia Ale przede wszystkim zacząłem od tego, że przestałem wymiotować Zacząłem od tego, że zacząłem Się powtarzam Zacząłem medytować, zacząłem medytować Aby zwiększyć swój poziom świadomości Zdaję sobie sprawę, że jeżeli zależy mi na tym duchowym zjednoczeniu siebie Poprzez palenie marihuany to zdałem sobie sprawę, hej, może przestań palić i spróbuj doprowadzić do tego na trzeźwo. Uzyskaj oświecenie na trzeźwo, jak jesteś taki dobry, co nie? A ja I tak pomyślałem. No i dodatkowo wrzuciłem do swojej rutyny jogę i głębokie ćwiczenia z oddechem, bo ja przy okazji, jak yy, niszczyłem ten problem palenia marihuany, to tak samo chciałem pozbyć się nałogu palenia papierosów i zaburzeń odżywiania. Więc ja chciałem mieć wszystko w pakiecie. I zdałem sobie sprawę, że cały ten pakiet, cały ten kompleks wymaga od groma samokontroli, od groma uważności i od groma pracy nad sobą. I wiecie co? Ja nie wymagałem od siebie od razu, Bóg wie, jakich rezultatów. Ja powiedziałem do siebie tak, ty po prostu skupiaj się na tym, czego chcesz. I skupiaj się na tym, czego chcesz. Skupiaj się na tym, czego chcesz. Skupiaj się na tym, czego chcesz. Jeżeli od czasu do czasu zapalisz trawkę, no to zaakceptuj to, skup się na tym, czego chcesz, skup się na tym, czego chcesz. I w pewnym momencie zdając sobie sprawę Kurczę, Damian, ty nie palisz marihuany, Damian, jeszcze lepiej, ty nie palisz papierosów. O mój Boże, Damian, ty uprawiasz jogę, medytujesz, nagrywasz więcej filmów na YouTube, czytasz dużo większą ilość materiałów, książek. Mało tego, poprawiasz swoją wymowę, poprawiasz swoją dykcję, Poprawiłeś to, tam tamto. Ja byłem w szoku. Bo zdają sobie sprawę, że tylko i wyłącznie przez ten jeden problem ja bardzo mocno się rozwinąłem, i to było bardzo duże uświadomienie dla mnie samego, bo zdają sobie sprawę, że problem jest tylko i wyłącznie takim aspektem naszego doświadczenia, który pojawia się po to, abyśmy odkryli samych siebie, abyśmy odkrywali samych siebie. Mówicie, zazwyczaj mówi się, że o mamy problemy w życiu, musimy rozwiązywać swoje problemy, ale ten problem uświadomił mi, że moje życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko mistyczną zagadką do przeżycia. I to jest to, w jaki sposób je ja żyję na co dzień. To jest to, czym dzielę się z wami w moich nagraniach. Chcę każdemu z was uświadamiać za każdym razem, jak najczęściej tylko jestem w stanie, że wasze życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz mistyczną zagadką. Do przeżycia. I tak jak powiedziałem wcześniej, no, ja tutaj zdefiniowałem tą problematyczność palenia marihuany, ale równie dobrze bym nagrać drugie takie wideo i wychwalać, jak ona jest wspaniała. Prawda jest pośrodku, lecz przede wszystkim osoby, które nigdy nie miały styczności z marihuaną, a tym bardziej z problemem palenia marihuany i nie widziały tego w sobie. Tej, tej takiej zależności, no to ciężko byłoby Wam zachować taką obiektywność, ale jeżeli jesteś osobą, która ma z tym problem, to zacznij działać jak najszybciej i pamiętaj o tym, że ten problem jest w Tobie. Ten problem jest w Tobie. Nie bądź ofiarą w swoim życiu. Ja wiem, że bardzo dużym problemem, jeżeli chodzi o używki e, e, o używki o zaburzenia odżywiania, jest problem wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, bo ciężko jest wziąć odpowiedzialność za swoje życie. W chwili, gdy ma się tak ogromny problem, bardzo ważna, jest, bardzo ważna jest ogromna wiara w samego siebie, w to, że możesz, że umiesz, że potrafisz. Bardzo ważne jest pokonanie lęków i swoich słabości. Nie możesz ukrywać się całe życie w kątach, nie możesz ukrywać się całe życie przed ludźmi, nie możesz ukrywać się całe życie przed swoimi wyzwaniami, problemami, potrzebami. Musisz nauczyć się śmiało wyrażać to, co czujesz, to, co chcesz. Powiedzieć, musisz nauczyć się wyrażać własną prawdę, musisz rozluźnić swoje gardło. Palenie marihuany i palenie papierosów bardzo mocno blokuje czak czakrę gardła i serca, dlatego, jeżeli chcesz pokonać ten problem, no musisz zacząć pracować nad sobą od środka. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu, tak jak wspomniałem wcześniej, ja zacząłem codziennie medytować i zacząłem uprawiać jogę czyli skupiałem swoją uwagę po prostu na tym, czego chcę, zidentyfikowałem samego siebie, tak jakby z wyższą, lepszą wersją samego siebie, którą stworzyłem na papierze i po prostu zacząłem tak ciężko pracować, mówiąc do siebie, że chcę się stać tym Damianem, tak? I skupiłem się tak bardzo na tym, aby stać się tym Damianem, że Damian, który wcześniej nie funkcjonował, po prostu przestał istnieć, bo był nieaktualny. Tak jakbym zaktualizował samego siebie. Oczywiście yy, zrobiłem to na drodze Rozwoju duchowego, kontemplacji, medytacji. Nie chciałem robić tego neurotycznie, na siłę. Zrobiłem to poprzez ćwiczenie uważności, poprzez ćwiczenie obecności. Skasowałem praktycznie całą listę wszystkich znajomych dealerów, jakich znałem, przestałem się z nimi spotykać. Zweryfikowałem listę swoich kontaktów, swojego towarzystwa, z jakim się zadawałem. Przekopałem swój umysł, przeramowałem wszystkie swoje wartości, i zamiast rozpamiętywać w kółko swoim prze swoją przeszłość, powiedziałem do siebie tak, Damian: Wyciągnij ze swojej przeszłości, tak? Wyciągnij ze swojej przeszłości wszystko to, co było. Pewnego rodzaju problemem dla ciebie, przeramuj te problemy, stwórz z nich wartość, spraw, żeby twoje problemy były dla ciebie nauką i wartością, i zaprojektuj lepszą przyszłość. I cała ta strategia, cały ten motyw sprawił, że stałem się totalnie, całkowicie wolny od palenia marihuany. Stałem się totalnie wolny od palenia marihuany, zarówno wciskania sobie na siłę do głowy, że to ma pozytywny wpływ na mnie, palenie marihuany, jak i negatywny. No będąc wami szczerym i otwartym od czasu do czasu nadal zdarza mi się zapalić marihuanę, ale jest to zazwyczaj raz na pół roku, raz na kwartał. I jest to wśród ludzi, których kocham, ale z ludźmi, których kocham i zazwyczaj jest to, o Damian, ty chcesz palić i takie zdziwienie, tak? Że człowiek, który nie pali, po prostu pali. No i tak, 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 tak to jest. Od czasu do czasu zdarza mi się palić ze znajomymi, ale... Ale równie dobrze mógłbym tego nie robić. Robię to głównie tylko i wyłącznie dla towarzystwa i naprawdę robię to z ludźmi, których kocham, dla których jestem w stanie poświęcić swoje życie, a to jest dla mnie dużo. E, tak, bo wartości, które, w które wierzę, to jest dla mnie wszystko to, co mam w tym życiu, dla samego siebie i zaoferowania innym ludziom. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem problem palenia marihuany. Tak jak wspomniałem wcześniej, chciałem być jak najbardziej e, obiektywny, jak to możliwe. Jeżeli macie ochotę palić marihuanę, to palcie, jeżeli macie z tym problem. Zaangażujcie się wewnętrzną przemianę i zdajcie sobie sprawę, że jest to możliwe. Wolność od jakiegokolwiek nałogu to jest, o Jezus, Maria, to jest całkowite spełnienie. A jak już, dacie sobie ten, jak już sobie poradzicie z tymi problemami, z używkami i zapalicie tą marihuanę po pół roku albo po roku czasu, gdy nie macie, gdy nie mieście kompletnie z nią styczności, to, że, to możecie mieć całkowicie totalnie inne, inne doświadczenie. I pamiętajcie tak na samym końcu, że pro głównym problemem, jeżeli chodzi o uzależnienia, jest to, że nie potrafisz ty osobiście pozostać samemu ze sobą w ciągłym kontakcie z samym sobą. Nie potrafisz, bo uciekasz od swojej pustki. Nie potrafisz, bo próbujesz zapełnić swoją własną pustkę. I ja wiem, że to wydaje się proste i takie trywialne, ale to jest największa prawda, jaką mogę dzisiaj Wam zakomunikować. Nie uciekajcie od swojej własnej pustki. A jak się bardzo głęboko z nią zderzycie, to może i nawet Was oświeci. Ja mam na imię Damian. Dla projektu Find Yourself dzięki Wam bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście ten materiał, dacie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, napiszcie swój własny przemyślunek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.